Przedszkoliada Tour, czyli największy w Europie cykl imprez o charakterze sportowym dla aktywnych przedszkolaków, zawitał do katowickiego Spodka. Imprezę zorganizowała grupa Azoty. Bawimy się na stacjach sportowych. Koszykówka, siatkówka, piłka nożna, piłka ręczna oraz dwie stacje spoczynkowa, gdzie dzieci mogą zjeść coś zdrowego, owoce i różne inne dobre rzeczy oraz napić się wody lub soku oraz stacja rysunkowa, gdzie dzieci rysują coś związanego ze sportem. Ale generalnie chodzi o to, żeby dzieci dobrze się bawiły i żeby zarażać ich sportem od najmłodszych lat. Prowadzimy zajęcia w przedszkolach raz w tygodniu, a to jest impreza raz do roku organizowana bezpłatnie dla dzieci, które biorą udział w naszych zajęciach. I to jest projekt ogólnopolski, także mamy zajęcia w 35 miastach w całej Polsce. I w każdym mieście, w którym są zajęcia, organizowana jest taka impreza. Nasze przedszkole bierze udział w akcji Przedszkolandia, czyli piłka dla najmłodszych. No i tak zorganizowali rodzice, że tutaj jesteśmy. Ruch, rywalizacja, zdrowa rywalizacja, no i świetna zabawa. Grałem w piłkę i uczyłem się innych sportów piłkarskich. Czy lubisz sport? Tak, bardzo. W akcji wzięli udział m.in. hokeiści i siatkarze katowickiego GKS-u. Myślę, że dzieciaki są zadowolone z takiej akcji. No, na pewno trochę ruchu im nie zaszkodzi. Myślę, że to jest bardzo pozytywna akcja. To jest też fajne, że mają okazję spotkać się tutaj z nami. Tutaj z każdej od nas sekcji był jakiś zawodnik i na pewno jakiś kontakt zawsze z tymi dzieciakami jest. W imprezach w całej Polsce udział weźmie około 10 000 dzieci uczestniczących cyklicznie w zajęciach przedszkoliada.pl.